Dobre. Witam w kolejnej aktualizacji dotyczącej Merlis, Marinis i Radiance. Jest drugi tydzień roku, a dzisiaj zanim przejdziemy zobaczyć zbiory, przedstawiam nowego kolegę. To jest Arko. Od 1 stycznia pracuje w Deroiter jako przedstawiciel do spraw rozwoju rynku w Europie Środkowej i Azji. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w ogrodnictwie i nie może się doczekać współpracy z naszymi klientami i kolegami. Na tą chwilę cieszę się, że mógł w taki sposób się Państwu przedstawić. Radiance. W tym tygodniu zaczynamy właśnie od niego. Widzicie już Państwo uprawę. Możemy zauważyć już kilka gron z małymi pomidorkami. Nie jesteśmy jeszcze bezpośrednio na matach, ale nastąpi to już wkrótce. Podlewamy w dzień i w nocy. Jak widać, roślina już jest całkiem spora. Widzimy teraz Marinis po lewej stronie Johna, a po prawej Merlis. W uprawie tradycyjnej widzimy, że Merlis jest w fazie dalszego rozwoju. Inną rzeczą jest to, że w przypadku Marinis mamy próbę z różnymi podkładkami i tutaj widzimy duże różnice, więc oznacza to, że musi istnieć idealne dopasowanie pomiędzy podkładką a odmianą. Przejdźmy więc do aktualizacji uprawy doświetlanej. Zacznijmy od produkcji, która wynosiła około 1,5 kg na metr kwadratowy. Wszystkie te trzy odmiany miały bardzo zbliżoną produkcję. Poza tym umieściliśmy w uprawie dodatkowe sznurki, aby otrzymywać dodatkowe łodygi. Ma to na celu uzyskanie ostatecznej gęstości uprawy. Oznacza to, że zaczynaliśmy w październiku od 2,5 łodyg na metr kwadratowy, a teraz pracujemy nad tym, aby osiągnąć 3,75 na metr kwadratowy. Jesteśmy teraz w Radiance. Jako pierwszy w tym tygodniu, który zazwyczaj jest na zakończenie. W głowie widzimy dużą moc, wygląda to naprawdę dobrze i jesteśmy bardzo zadowoleni. Na koniec widzimy Merlis i Marinis. W zeszłym tygodniu widzieliśmy pewne ożywienie w uprawach. Widzimy, że Merlis ma najmniej mocy ze wszystkich. Marinis pokazuje na chwilę obecną, że jest najsilniejsza z tych trzech odmian. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia w nadchodzącym tygodniu. Pozdrawiam!